środku starego kontynentu, na wschodnich rubieżach Polski i zachodnich kresach Białorusi, bije tętno pierwotnej puszczy, nieprzerwanie od kilku tysięcy lat. Jedyna pozostałość pierwotnych lasów, które niegdyś gęsto pokrywały europejskie niziny. Rezerwat biosfery i dziedzictwo ludzkości. Puszcza Białowieska. Przedstawiliśmy już wielki puszczański dom, pełen tysięcy mikrośrodowisk, a następnie rośliny uczestniczące w niekończącym się wyścigu. Ale rośliny to tylko część skomplikowanej gry o życie puszczy. Stanowią podstawę bytu leśnych zwierząt, w szczególności roślinożerców. Gdzie szukać duszy białowieskiej puszczy, jeśli nie wśród jej największych, czworonożnych mieszkańców? Za każdym razem spotkanie z nimi jest tak emocjonujące, jakbyśmy widzieli je po raz pierwszy. Nie trudno zrozumieć, dlaczego Mickiewicz powiedział o nich puszcz imperatory. Żubry są dla Bożeny i Janka uosobieniem puszczańskiej duszy. Biolog powie, że stanowią element znakomicie zestrojonego, zharmonizowanego, wielkiego organizmu puszczy. Są tylko cząstką, ogniwem w nieprzerwanym cyklu życia lasu. Z jednej strony od nich zależą losy różnych organizmów. Z drugiej one same są zależne, zwłaszcza od roślin, którymi się żywią. Tylko zimą możemy podejść tak blisko. Latem uciekłyby z pewnością. Zresztą spotkanie z krową opiekującą się cielęciem albo z samotnym bykiem podczas rui mogłoby skończyć się dla nas pogubieniem butów. W końcu to my jesteśmy intruzami w ich domu, a nie odwrotnie. Latem żubry żyją w małych grupach. Na zimę zbierają się w większe stada. Zależnie od płci, wieku i kondycji,
zajmują w nich określone pozycje. Najstarsza i najbardziej doświadczona żubrzyca jest zwykle przewodniczką stada. Czujna, pierwsza dostrzega niebezpieczeństwo. To ona daje znak do ucieczki. Od kilku tysiącleci roczny rytm pierwotnej puszczy odmierza rytm życia żubrów. Kontakt z matką nie ustaje przez długi czas. Krowy są bardzo opiekuńcze wobec własnych cieląt. Chronią je przed obcymi. W leśnym gąszczu dość łatwo uniknąć prześladowcy. Tak naprawdę potężne żubry, poza ludźmi, prawie nie mają naturalnych wrogów. Codzienny rytuał. Tarzanie się i ocieranie sprzyja utrzymaniu higieny gęstej sierści. Żubrze kudły to siedlisko licznych pasożytów. Sterczący grzbiet nie pozwala na pełny obrót, to też każdy bok trzeba czyścić osobno. W sierpniu i wrześniu, na czas rój, byki rezygnują z samotności i asystują żubrzycom. Niespokojne zachowanie byka, z natury i tak gwałtownego, stymuluje rujna krowa. Tak jak u większości gatunków, również u żubrów, najsilniejszy samiec ma szansę przekazania najlepszych cech potomstwu. Instynkt nie pozwala ignorować rywala. Thank you.
Każdego dnia siesty wyznaczają przerwy w żerowaniu żubrów. Tylko pozornie odpoczynek jest gnuśny, bowiem cały czas przeżuwają zjedzony wcześniej pokarm. Na tak beztroski odpoczynek mogą sobie pozwolić tylko wielkie żubry. Pełnia wegetacji oznacza dostatek pokarmu, a żubry mają doskonały apetyt. Wydaje się, że skubią kęs za kęsem jak leci. W rzeczywistości starannie przebierają. W ich menu znajduje się aż 328 gatunków roślin i 6 gatunków grzybów, ale wyjątkowo sięgają po specjalne przysmaki. Przeważającą część żeru stanowią zioła i trawy. Obok żubrów do zespołu dużych puszczańskich roślinożerców należy kilka mniejszych gatunków. Dzik jest najlepszym przykładem tego, jak przyroda wymyka się klasyfikacją człowieka. Zjada podziemne części roślin, nasiona drzew i owoce, ale lubi także owady i ich larwy, gryzonie, ptesie pisklęta. Nie pogardzi też padliną. Łosie i jelenie, podobnie jak żubry, to przeżuwacze. Zwłaszcza jelenie, liczne w Puszczy Białowieskiej, zjadają duże ilości roślin, hamując skutecznie ich rozwój. Jeśli żubry są imperatorami Białowieskiej Puszczy, to wyłącznie jako największe zwierzęta lądowe Europy, a nie jako roślinożercy. W Puszczy są jeszcze inni roślinożercy. Wprawdzie mali, ale o wiele ważniejsi, przynajmniej pod względem dużej liczebności. To gryzonie. Największe z nich są akurat w białowieskich lasach nieliczne. Zamieszkują śródleśne rzeki i rozlewiska, takie jak to. Ten kanał to właśnie ich dzieło. Można nim spławić z brzegu drewno na budowę mieszkania i odwrotnie. Można nim bezpiecznie dopłynąć do żerowiska na lądzie. Tym największym gryzoniom puszczy do żerowania potrzebne są trzy rzeczy. Odpowiednia roślinność, spokój i ciemności nocy. Największe siekacze puszczy, ostre zęby bobra, pozbawiają życia wiele drzew. Bóbr wcale nie odżywia się drewnem. Kłączami, korą, tak, ale nie z drewnianą tkanką. Ściął osikę właśnie po to, by dosięgnąć kory delikatnych i miękkich gałązek. Tak żeruje w okresie bezlistnym. Latem soczysta zieleń, zioła, trawy i roślinność wodna
są podstawą dobrej diety. Drobne gryzonie mają nienasycony apetyt. Małe ciało narażone jest na szybką utratę ciepła. Konieczny jest więc nieprzerwany dopływ energii. Aby temu sprostać, muszą zjadać duże ilości niskokalorycznego pokarmu roślinnego. Świat jest tak wielki i smaczny, ale trzeba się śpieszyć. Noc osłaniająca przed niebezpieczeństwem jest krótka. Czasem lepiej niż orzechy czy owoce smakują ptasie jaja. Koszatka, podobnie jak inne gryzonie i jak dzik, zjada też pokarm zwierzęcy. Tak więc, wbrew utartym opiniom, gryzonie nie są wcale stuprocentowymi roślinożercami. Prawdą jest jednak, że drobne gryzonie jako roślinożercy wywierają istotny wpływ na Puszczę Białowieską. Zwłaszcza w latach nasiennych, następujących po urodzaju nasion drzew, ich liczebność bywa ogromna. Tu jest dowód! Nornice rude, obok myszy leśnych, są najbardziej pospolitymi gryzoniami puszczy. Ich plenność jest niezwykle wysoka. Ta samica ma prawdopodobnie drugi miot w tym roku, a pewnie będzie miała jeszcze jeden albo dwa. Młodych jest zwykle pięć. 5 razy 4 mioty to 20 głodnych żołądków. 20 nornic, które za 2 miesiące same będą zdolne do rozrodu, jeśli przeżyją. Co najmniej 70% młodych nornic zapłaci puszczy haracz. Stanie się bardzo szybko łupem drapieżnych ptaków i ssaków. Skoro olbrzymie żubry nie są dominującymi roślinożercami Puszczy Białowieskiej, to są nimi zapewne gryzonie. Nic bardziej błędnego. Najpotężniejsze ilości roślinnych tkanek zjadają prawdziwe karły, owady. To jest naprawdę wielomiliardowa lawina miniaturowych żołądków. Nie ma takich części roślin, których nie mogłyby zjeść owady. Bulwy, korzenie, cebule, owoce, nasiona, zarodniki, pyłek, soki, kora, drewno, łodygi i przede wszystkim liście to niewyczerpane zasoby pożywienia. Nie powstrzymuje ani twardość tkanek, ani grubość kory, ani cierpkość gerbników, ani nawet jad trucizn. Maszyny do jedzenia. Jeść, ciągle jeść. Czy wobec tego owady nie zagrażają zielonej tkance? Z pewnością nie. Życie puszczy to nieustanne ścieranie się 2 przeciwstawnych mocy, energii rozrodczej gatunków i zespolonych sił ich wyniszczania. W działaniu roślinożernych owadów tkwi twórczy sens. Zjadają nadmiar roślinnej produkcji, stając się później pożywieniem gatunków drapieżnych.
Spośród 8,5 tysiąca gatunków owadów żyjących w białowieskiej puszczy, część to gatunki roślinożerne, które spotkać można prędzej w syberyjskiej tajdze niż w środkowej Europie. Wniosek więc, że wilgotny i raczej chłodny klimat tej puszczy w zupełności odpowiada ich wymaganiom. To jest gąsienica nastrosza amurskiego, bardzo rzadkiego motyla pochodzącego z północnej Europy i Azji. Tu w puszczy żywi się liśćmi osiki, podobnie jak w tajdze. Wiosną pojawi się jako dorosły motyl. Teraz szuka odpowiedniej kryjówki do przepoczwarzenia. Tego chrząszcza bardzo trudno spotkać. Prawdziwy unikat. Relikt, czyli pozostałość pierwotnych lasów iglastych, Evodinus borealis. Jego prawdziwą ojczyzną jest tajga syberyjska. W Puszczy Białowieskiej te bardzo rzadkie kuski żyją w borach iglastych albo mieszanych, bo w naturalnych wykrotach świerkowych żerują ich larwy. Ale teraz wiosną przenoszą się do żyźniejszych lasów. Zwabia je pyłek kwiatowy zawilców. Tutaj kuski Evodinus borealis mają go pod dostatkiem. Czekaj. Cofnij. Zdarza się, że roślina potrafi przechytrzyć owada. Skomplikowana budowa kwiatów tych stoczyków sprawia, że tylko nieliczne owady mogą sprostać ich wymaganiom. To są chrząszcze kuskowate, Alosterna tabacicolor. Odżywiają się pyłkiem albo nektarem. Wielkością i kształtem pasują dokładnie do tych drobniutkich kwiatów. Storczyk zwabia je zapachem. Ta Alosterna już zlizuje nektar. Nieświadoma roli posłańca kuska naciska czołem i przedpleczem na pylniki. Właśnie teraz do jej pancerzyka przyklejają się miniaturowe trzpienie, podstawki ze zlepkami pyłku na końcach. Początkowo ta ważna przesyłka sterczy prostopadle. Później pochyla się do przodu, więc gdy Alosterna odwiedzi inny kwiat, pyłek dostanie się dokładnie na znamie słupka, powodując zapylenie. Związek pomiędzy rośliną a owadem oparty jest na praktycznej, by nie powiedzieć kupieckiej, zasadzie: daję, abyś i ty dał. A więc w zamian za zapylanie owady biorą, i to biorą pożytek wyjątkowo cenny, pyłek i nektar. Z pyłkiem nie może właściwie równać się żaden inny produkt roślin. Węglowodany, białka, tłuszcze, składniki mineralne i witaminy czynią zeń danie o najwyższej wartości energetycznej. Podobnie wysokokaloryczny jest nektar. Thank you.
porównaniu z pyłkiem kwiatowym, zarodniki grzyba to niewątpliwie pożywienie skromniejsze. Wiele owadów korzysta więc z innych pokarmów, stając się pasożytami i drapieżnikami. Czy drobne owady puszczańskie, na przykład pasożytnicze komary, mogą być większymi drapieżnikami niż rysie albo wilki? O tym w części następnej.